Cześć wszystkim, tu Raril, a w tym odcinku poradnika zajmiemy się składowiskami. Składowiska to po prostu miejsca, w których krasnoludy przechowują różne przedmioty. Są to miejsca bezpieczniejsze niż składowanie wszystkiego na zewnątrz, jak ja robię to tutaj. Źle zorganizowane składowiska powodują, że twoi krasnoludowie bardzo dużo czasu spędzą na niepotrzebnym przenoszeniu przedmiotów z jednego miejsca do drugiego. Może się też zdarzyć tak, że któryś z krasnoludów będzie Blokował dużą część składowiska poprzez zabranie pojemnika pełnego, np. ziaren, którego w danej chwili chciałby użyć inny krasnolud. Przedmioty w składowiskach mogą być przechowywane w różnego rodzaju pojemnikach. Te pojemniki to worki, kosze oraz beczki. Worki mogą przechowywać sobie ziarna, barwniki, mąkę i same worki mogą być jeszcze dodatkowo umieszczane w beczkach. Natomiast pustych worków nie można układać w stosy. W koszach można przechowywać na przykład amunicję, części zbroi, chyba także sztabki metali, monety czy jakieś inne wytworzone przez naszych krasnoludów. Dobra. Beczki są robione z drewna lub metalu, ale mają także swój odpowiednik kamienny, szklany czy ceramiczny. To są tak zwane large pots. Jedną przewagą beczek na large pots jest ich mniejsza waga. Dzięki temu, że są wykonane z drewna, są nieco lżejsze. One służą do przechowywania alkoholu, jedzenia i na przykład można w tych właśnie beczkach czy large potsach przechowywać worki, które zawierają w sobie na przykład ziarna. Beczki dodatkowo mogą jeszcze mieścić w sobie na przykład mleko, czy jakieś ekstrakty, lub łuk, więc ich zastosowanie jest troszkę szersze niż zastosowanie large pots. A więc jak przekonać nasze krasnoludy do przechowywania różnych składników w tych miejscach, w których byśmy chcieli? Robimy to za pomocą przycisku P. To jest jakby taki domyślny przycisk tworzenia składowisk. Menu po prawej stronie wyświetla nam takie predefiniowane kategorie, zestawy ustawień. Oprócz tego jest także opcja stworzenia własnego składowiska za pomocą klawisza C, czyli Custom Stockpile. I wtedy za pomocą T możemy wejść w Custom Settings, ale tę opcję omówię później. Zajmijmy się rodzajami składowisk. Link do szczegółowego omówienia rodzajów składowisk na Dwarf Fortress Wiki. Opisie odcinka. Wspomnę tutaj tylko o kilku istotnych szczegółach dotyczących niektórych rodzajów składowisk. Jeśli chodzi o składowiska z jedzeniem, czyli food stockpile, jedzenie składowane na tym rodzaju składowiska nie będzie się psuło, chociaż nadal będzie przyciągało gryzonie i robactwo, które będą podjadać zasoby. Domyślnie oprócz jedzenia będą tu składowane na przykład też surowe ryby, nasiona, worki z barwnikami i wiele innych rzeczy. Warto sobie później zajrzeć w Custom Settings i sprawdzić co tak faktycznie jest w takim składowisku przechowywane. Składowiska odpadów, czyli Refuse jeśli będą znajdować się pod powierzchnią, wszelkie przedmioty, które mogą się psuć będą generowały coś takiego co w Dwarf Fortress nazywa się Miasmat Albo miazma, czyli taki fioletowy i nieprzyjemny dla krasnoludów zapach. Każdy rodzaj zbroi czy ubrania, który będzie przechowywany na składowisku refuse, będzie się również szybciej zużywał. Również kości, czaszki i muszle są przechowywane w składowisku refuse, więc jeśli w jakimś stworzonym przez ciebie składowisku jednocześnie znajdą się na przykład kości czy muszle. I ubrania. Gra potraktuje to składowisko jako składowisko odpadów i ubrania będą się szybciej zużywały, jeśli będą leżały na takim składowisku. Z tego powodu zaleca się tworzenie osobnego składowiska na kości, czaszki czy muszle. I wreszcie custom stockpile, czyli składowisko o własnych ustawieniach. To jest coś, co daje naprawdę dużą. Moc przy tworzeniu składowisk, naprawdę dużą dowolność przy tworzeniu składowisk, bo można tu wybrać wtedy wszystko. To menu składa się jakby z trzech list, w których po lewej stronie znajdziemy główne kategorie przedmiotów. Po środku znajdują się na przykład podkategorie, ale może ich też nie być. Na przykład, jeśli przełączymy się na składowisko bodajże monet i aktywujemy, no to tego środkowego. Menu nie ma i po prawej znajdują się pojedyncze rodzaje przedmiotów. Pod kategoriach znajdują się też chociażby ustawienia materiałów czy ustawienia jakości. Czyli pierwszym ustawieniem jest type, czyli to, co z danych rzeczy możemy ustawiać. Pomiędzy stanem aktywnym a nieaktywnym pojedynczych przedmiotów przełączamy się, naciskając na Enter. Możemy także wyłączyć wszystkie typy i zabronić wszystkie typy za pomocą F i P, czyli permit wszystkie rzeczy, możemy pozwolić na przechowywanie wszystkich rodzajów rzeczy bądź zabronić. Możemy również także użyć przycisku B, który zablokuje wszystkie opcje z tego podmenu i A, który zezwoli na wszystkie opcje z tego podmenu. Możemy na przykład zezwolić na przechowywanie tylko porcelanowych tych wszystkich rzeczy na danym składowisku. To naprawdę pozwala nam na dostosowanie tych opcji. Dosłownie tak, jakbyśmy chcieli, i trzeba tu zwrócić uwagę właśnie także na ustawienia jakości danego przedmiotu. Są tutaj dwa ustawienia: Core Quality i Total Quality. Core Quality dotyczy jakości wykonanego przedmiotu. Jeśli użyte materiały były bardzo wysokiej jakości, na przykład Exceptional, ale sam przedmiot uzyskał jakość Well Crafted, to jakby w tej kategorii core quality, jeśli przedmiot uzyskał jakość well-crafted, będzie dopasowany pod well-crafted. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę total quality, powiedzmy, był wytwarzany przedmiotów o jakości exceptional, a sam przedmiot uzyskał jakość well-crafted, to wciąż jeśli chodzi o total quality tego przedmiotu, to ona będzie exceptional, ponieważ jeden z jego składników miał jakość exceptional. I wtedy, jakby total quality tego przedmiotu to będzie exceptional. Przy tworzeniu własnych składowisk trzeba też pamiętać o ustawieniach dodatkowych, czyli tych additional options. W odróżnieniu do pozostałych, te ustawienia odnoszą się do wszystkich pozostałych ustawień. Można zezwolić na składowanie tylko organicznych przedmiotów lub nieorganicznych przedmiotów. Pozwala to na takie dodatkowe doprecyzowanie. Tego, co ma się znajdować na danym składowisku, ale biorąc pod uwagę ilość opcji, jakie gra już oferuje, jest to małe przydatne ustawienie, przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia. Natomiast czasami te ustawienia dodatkowe mogą być źródłem problemu. Jeśli nie zezwolimy na żadne z nich, to wtedy może się okazać, że składowisko, mimo tego, że ma wszystkie inne ustawienia dobrze ustawione, ma poustawiane dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Jeśli w Additional Options żadna z opcji nie będzie aktywowana, to wtedy takie składowisko nie otrzyma żadnych przedmiotów. Więc warto czasem zwrócić uwagę na to, czy nie jest to źródło problemów. Innym rodzajem problemu, o którym już nieco wspominałem, zablokujmy sobie wszystko. Disable, disable, disable. Powiedzmy, że chcemy stworzyć składowisko, które będzie przyjmowało tylko łóżka. Aktywujemy opcję mebli. Tutaj stwierdzamy, że będziemy chcieli przechowywać tylko łóżka, więc używamy opcji Block All. Na szczęście i następnie odnajdujemy sobie tylko łóżka i to aktywujemy. Wydawałoby się, że wszystko jest dobrze, natomiast nie są aktywowane żadne materiały, z których mogłoby być, mogłoby być dane łóżko zrobione, ani też żadna jakość. Takiego wykonanego łóżka. Wtedy takie składowisko nie otrzyma żadnych wykonanych łóżek, ponieważ nie ma aktywnego materiału ani jakości. Poprawnym sposobem, jak to zrobić, jeśli to zablokujemy jeszcze raz i odblokujemy, jest zablokowanie tylko typów, czyli forbid types. Wtedy wyłączamy tylko typy danych przedmiotów i aktywujemy. Ten rodzaj przedmiotu, który chcemy. Wtedy to składowisko będzie przyjmowało jedynie łóżka. Składowiska mają limit boku do 31 pól. I nie mogę stworzyć składowiska większego niż 31 na 31, co oznacza, że wewnątrz pojedynczego składowiska może maksymalnie znajdować się 961 pól. Co widać tutaj. W praktyce można jednak ustawić dwa składowiska obok siebie. I stworzyć jakieś większe składowisko, które będzie miało te same ustawienia, i choć w grze będą to dwa, dwa osobne składowiska, to ich zastosowanie będzie praktycznie identyczne. Ten sam limit tyczy się również usuwania składowisk. Składowiska usuwamy w menu P, wybierając opcję X, która pozwala nam usuwać składowisko. Nie jestem w stanie zaznaczyć tego drugiego dodatkowego składowiska, które stworzyłem, gdyż ono przekraczało ten limit 31 pól. Tuż po umieszczeniu jakiegoś składowiska krasnoludowie z aktywnym przenoszeniem spróbujmy wejść na jakiegoś krasnoluda. Gdzie ty jesteś krasnoludzie? OK, sprawdzimy sobie w referencjach twoje prace. Jeśli taki krasnolud ma zaznaczone alling, możemy jeszcze wejść dokładnie i zobaczyć wszelkie rodzaje przenoszenia, jakie ma aktywne dany krasnolud, więc jeśli on będzie miał Aktywny rodzaj pracy, który dotyczy przenoszenia, to taki krasnolud, jeśli nie będzie miał żadnej innej pracy, zacznie przenosić przedmioty do danego składowiska, dopóki to składowisko ma wolne pola. I tutaj jedna ważna sprawa jest taka, że pola, na których znajdują się zabronione przedmioty, są traktowane jak wolne pola i można na nich położyć więcej niż jeden przedmiot. A więc, dlaczego warto używać składowisk? Tak zupełnie ogólnie rzecz ujmując, składowisk nie musisz tworzyć. Krasnolud znajdzie potrzebną rzecz w dowolnym miejscu na mapie i przyniesie ją do swojego, na przykład do swojego warsztatu, jeśli tego potrzebuje. Ale jeśli przedmiot taki znajduje się daleko i jest ciężki, jak chociażby kamień, to jego przyniesienie może zająć danemu krasnoludowi nawet kilka dni. Przez ten czas jego warsztat jest zablokowany, bo jest w nim aktywne zadanie, które ten krasnolud wykonuje. Gdyby materiały znajdowały się tuż obok warsztatu, to w tym czasie mógłby on stworzyć kilka, jeśli nie kilkanaście przedmiotów. Dodatkowo, jeśli w warsztacie będą piętrzyć się wykonane przedmioty, a ile przedmiotów znajduje się w danym warsztacie, możemy sprawdzić za pomocą klawisza T. Tutaj akurat jest pusty zupełnie warsztat, ale tutaj one by się znajdowały. To taki warsztat może zwolnić swoją pracę. I warsztaty, które są mocno zagracone, mogą pracować wolniej od dwóch razy, aż nawet do dziesięciu razy wolniej. Samo stworzenie składowiska to jeszcze nie koniec rzeczy, które możemy zrobić z danym składowiskiem. Za pomocą menu Q można ustawić. Żeby dana, dane składowisko odbierało przedmioty tylko z innego składowiska lub z innego warsztatu. To jest dość potężne ustawienie, które pozwala na sprawne zarządzanie przepływem materiałów w fortecy. Dla przykładu, można zrobić małe składowisko w pobliżu farm. I takie składowisko pozwoli farmerom szybko odkładać zebrane plony, zamiast podróżować przez połowę fortecy z jedną zebraną roślinką. Następnie tworzymy większe składowisko w pobliżu warsztatu gorzelniczego, ustawione na odbieranie roślin z tego mniejszego składowiska. Dzięki temu większością transportu roślin zajmą się specjalnie wyznaczeni do tego krasnoludowie, a nie farmerzy, którzy większość swojego czasu powinni spędzać przy sadzeniu, nawożeniu i zbieraniu roślin. Aby zmienić właśnie takie ustawienia, należy wybrać menu, Q, tak jak mówiłem wcześniej, naciskamy T i w tym momencie możemy wskazać warsztat lub składowisko, z którego dane składowisko ma odbierać. I teraz wybierzmy sobie, że będzie odbierać od tego warsztatu. To składowisko w tym momencie odbiera rzeczy zarówno z tego pieca do spalania drewna, do przepalania drewna, jak i z tego pieca do wytapiania. Możemy również usunąć składowisko z tego menu. Za pomocą plusa i minusa można się przełączać pomiędzy tymi składowiskami czy warsztatami, które są podłączone pod dane składowisko, i za pomocą D możemy usunąć dane ustawienie. Jeśli do składowiska podłączamy warsztat, to trzeba pamiętać, że będzie on przekazywał wykonane przedmioty tylko do tego składowiska. Nawet jeśli gdzieś na terenie fortecy będzie inne składowisko, które będzie przyjmowało Także przedmioty, które wytwarza dany warsztat, to jednak nie będą te przedmioty przekazywane do innych składowisk, a tylko do tego jednego małego składowiska. Więc jeśli pominiemy jakiś rodzaj przedmiotu, który w danym warsztacie jest wykonywany, mogą się one zacząć piętrzyć w danym warsztacie, bo nie będą przekazywane do żadnego innego. Składowiska. Nie można połączyć dwóch składowisk w taki sposób, żeby przekazywały przedmioty tylko sobie, ale możliwe jest stworzenie większej pętli. Czyli, na przykład, gdybyśmy stworzyli trzy składowiska, to moglibyśmy je stworzyć w taki sposób, żeby nieustannie przekazywały sobie przedmioty. Drugim ustawieniem istotnym dla składowisk jest dawanie czy też przekazywanie inne, jakiemuś innemu składowisku czy innemu warsztatowi. Również przy użyciu menu Q. Możemy to ustawić i za pomocą przycisku G możemy wybrać warsztat, do którego będą przekazywane przedmioty. Używając tej opcji przekazywania do warsztatu, należy zachować ostrożność, ponieważ warsztaty, którym jakieś składowisko przekazuje materiały, będą odbierać materiały tylko od podłączonych składowisk. Ale uwaga, można podłączyć więcej niż jedno składowisko do warsztatu. Czyli jeśli do gorzelni, Podłączymy, czy też warsztatu gorzelniczego, podłączymy tylko składowisko, którym są składowane rośliny, to nie będzie ona w stanie produkować alkoholu, dopóki nie podłączy się stanowiska z pustymi beczkami lub nie zmieni się ustawień tego składowiska z roślinami na to, żeby ono przyjmowało również beczki. W menu Q oraz przy tworzeniu nowego składowiska można także zmienić ustawienia maksymalnej ilości beczek, koszy czy taczek. Za pomocą tego ustawienia można na przykład zabronić używania beczek w danym składowisku. Często używa się tego na przykład przy składowiskach z nasionami. Dlaczego? Ziarna mogą być przechowywane w workach, maksymalnie 100 ziaren do jednego worka. Worki mogą być następnie składowane w beczkach lub kamiennych wazach, czyli large pots, do 10 worków na jedną. Beczkę. W Dwar Fortress zbieranie przedmiotów wygląda następująco. Jeśli krasnolud zauważy gdzieś ziarno, to przebieg wygląda tak. Krasnolud pójdzie po worek z ziarnami. Z tym workiem pójdzie po ziarno, na przykład gdzieś na drugi koniec fortecy. Jeśli w danym momencie inny krasnolud chciałby zasadzić któreś z ziaren w worku, nie będzie mógł tego zrobić, a na naszym pasku powiadomień na dole pojawi się informacja, że Jurist McFarmer. Anuluje sadzenie ziaren, ponieważ potrzebuje i tutaj nazwa ziarna. To wcale nie oznacza, że brakuje nam ziarna, oznacza to tyle, że któryś z krasnoludów zabrał worek z ziarnami, a jednocześnie zablokował też całą beczkę, bo dopiero kiedy krasnolud, który poszedł po ziarno, przyniesie uzupełniony worek do składowiska. Jeśli worek znajduje się w beczce, to proces się przedłuża, bo po powrocie do składowiska odłoży on worek, weźmie beczkę, włoży do niej worek, odłoży beczkę i dopiero wtedy cała beczka zostanie odblokowana dla innych krasnoludów. I można zobaczyć, w jaki sposób używanie beczek w składowisku z ziarnami powoduje, że mogą one się stać dużo mniej użyteczne. Dlatego do składowisk z ziarnami na ogół nie zaleca się zezwalania na stosowanie beczek, ponieważ. W jednej beczce może znajdować się nawet do tysiąca ziaren, i te tysiąc ziaren będzie zablokowane przez jednego krasnoluda, który pójdzie po jedno małe ziarenko na drugi koniec twojej fortecy. Z reguły, kiedy tworzymy nową, nowe składowisko, to zwiększanie ilości beczek nie jest potrzebne, bo jeśli na przykład ustawimy składowisko do jedzenia, to ono sobie samo wybierze to, że maksymalna ilość Beczek to jest 83, gdyż prawdopodobnie tyle właśnie pól znajduje się na tym składowisku. I to składowisko samo właśnie wybiera odpowiednie, odpowiedni rodzaj pojemnika. Na przykład, składowisko jedzenia zezwala na beczki, a chociażby składowisko sztabek metalu zezwala na stosowanie koszy. Jeśli jednak w trakcie trwania Rozgrywki zmienimy ustawienia danego składowiska, no to ta maksymalna dozwolona ilość i rodzaj pojemników już się nie zmienia. Gdybyśmy teraz to składowisko z jedzenia zmienili na składowisko sztabek metalu, to wtedy wciąż dozwolone maksymalnie mielibyśmy beczki, a nie kosze. Natomiast sztabek metalu nie można przechowywać w Dwarf Fortress w beczkach, więc pojawiłoby się tu tylko 83 sztabki metalu. Natomiast gdyby były tu możliwe do zastosowania kosze to tych sztabek metalu moglibyśmy przechowywać dużo więcej. Przechodzimy do taczek Maxwell Barrow. Taczki pozwalają na szybsze transportowanie ciężkich przedmiotów, takich jak na przykład kamienie, meble, puste metalowe i drewniane klatki, czy na przykład też szczątki dużych istot. Dzięki taczce krasnolud ignoruje wagę danego przedmiotu i porusza się tak szybko, jakby. Tego przedmiotu nie było, dodatkowo taczki mogą poruszać się po schodach. I tu mała ciekawostka, w Dwarf Fortress taczki mają rozmiar 3000, natomiast pojemność 100 000 jednostek. A więc w jednej taczce można zmieścić 33 inne taczki. Ciekawe, prawda? Wracając do samego tematu, stanowisko bez, bez taczek może być używane przez ogromną ilość krasnoludów. Jeśli na przykład byłoby zupełnie puste i większość krasnoludów, którzy w tym momencie są oznaczeni jako idlers, a mieliby aktywowane pracę przenoszenia, w tym momencie zajęłoby się przenoszeniem wszelkiego wolnego jedzenia do tego składowiska z jedzeniem. Jeśli natomiast składowisko używa taczek, maksymalna liczba jednocześnie donoszonych przedmiotów do tego składowiska będzie równa ilości taczek. Przy tworzeniu składowiska z taczkami Należy uwzględnić to, że taczki zajmują miejsce, czyli ilość pól do składowania musi być większa niż ilość taczek. Inaczej składowisko takie nie będzie przyjmować przedmiotów. Taczki w obecnym stanie są też nieco zbagowane. Jeśli do danego składowiska przypisane są taczki oraz pojemniki, to krasnolud użyje taczki tylko do przeniesienia pojemnika już z zebranymi przedmiotami z powrotem do składowiska. Jeśli więc dla danego składowiska Używa się taczek, nie powinno się zezwalać w nim na pojemniki. I teraz postaram się Wam to pokazać na takim bardzo szybkim przykładzie. Usuńmy sobie to składowisko, które tutaj stworzyłem. Załóżmy, że będziemy chcieli zbudować jakąś rzeźbę na dworze. Wybudowanie rzeźby z kamienia, w tym przypadku będziemy używać normalnych bloków z kamienia, a nie na przykład bloków wycinanych w warsztacie kamieniarskim. Samo transportowanie normalnie kamieni trwałoby bardzo długo, natomiast my chcielibyśmy, żeby dostarczenie przedmiotów nie trwało aż tak długo. Tworzymy sobie w takim razie składowisko, które będzie wielkości 6 pól 3 na taczki i 3 na pojedyncze kamienie. To będzie jakby takie składowisko, które będzie zajmowało się szybkim dostarczaniem kamieni w okolice faktycznego składowiska. I w tym składowisku zmieniamy ustawienia na to, że nie można używać beczek, nie można używać koszy i w tym składowisku połowa pól będzie zajęta przez taczki, czyli ustawiamy ilość taczek na 3. Dzięki czemu trzy pola będą zajęte przez taczki, a trzy pola będą wolne, i na te pola będą mogli krasnoludowie za pomocą taczek dostarczać kamienie. Zaraz obok tego składowiska, w którym będą taczki, stworzymy drugie, większe składowisko, które będzie faktycznym naszym składowiskiem na kamień, który posłuży nam do budowy jakiejś ogromnej rzeźby. Teraz musimy te składowiska połączyć. Między sobą. Drugie składowisko ustawimy tak, że będzie przyjmować kamienie tylko z pierwszego składowiska. I to drugie składowisko ustawimy na to, żeby nie miało żadnego, żadnej taczki, dzięki czemu ilość krasnoludów odbierających te kamienie z tego składowiska będzie mogła być duża. Natomiast ustawimy je tak, żeby przyjmowało tylko kamienie, z tego składowiska, tutaj, czyli will take from links only. Jako, że link to jest podłączony z Stockpile numer 16, a to jest właśnie to składowisko, to dzięki temu krasnoludy będą dostarczały kamienie na taczkach do tego małego składowiska, a następnie w tym momencie będzie generowany kolejny rodzaj, jakby zadania dla krasnoluda, który będzie dotyczył przenoszenia już ręcznie, bo to składowisko nie pozwala na taczki, tych kamieni. Z jednego składowiska na drugie. Natomiast przeniesienie tego kamienia o kilka pól czy tych kilkanaście pól nie będzie tak długą pracą, jak przeniesienie kamienia z samego dołu fortecy, gdzieś z dużej odległości. Co trwałoby bardzo długo, niekiedy nawet jedną porę roku. Jeszcze jeden mały przykład wykorzystania przyjmowania przedmiotów. Jeśli posiadamy składowisko, na którym będą składowane ziarna, i ono jest ustawione na will take from anywhere, czyli przyjmuje przedmioty z każdego miejsca, to będzie ono odbierało przedmioty z całej mapy. Nawet jeśli drugie składowisko byłoby podłączone na przekazywanie do tego składowiska, to jeśli ono jest ustawione na will take from anywhere, to będzie ono przyjmowało nasiona z tego składowiska oraz z całej mapy. Więc jeśli na przykład jakiś krasnolud zje jakiś przedmiot w kuchni, to inny krasnolud pobiegnie do tej kuchni i przyniesie z powrotem tutaj to ziarno. Jeśli w tym składowisku z nasionami znajdowałoby się naprawdę dużo nasion, moglibyśmy je przestawić na jakiś czas, że will take from links only. Jeśli nie ma podłączonego żadnego innego składowiska, to będzie oznaczało tyle, że to składowisko na razie będzie nieaktywne, w sensie nawet jeśli jakiś krasnolud zje... W jadalni jakieś ziarenko i ono tu będzie leżało. To żaden z krasnoludów nie pobiegnie do tego składowiska po na przykład worek, z tym workiem z powrotem do jadalni, zabierze to ziarno i pobiegnie z powrotem. Nie, to się nie wydarzy. W takim przypadku czekasz na to, aż liczba ziaren w składowisku spadnie. Wtedy z powrotem przestawiamy dane składowisko na will Take from Anywhere. I który z krasnoludów w tym momencie pobiegnie do jadalni, ale dzięki temu, że tych ziaren powinno być już tu nagromadzone nieco więcej, za jednym przejściem pozbiera większą ilość tych ziaren i dopiero później z tymi wszystkimi ziarnami powróci do tego składowiska, które przestawiamy na aktywne. Czyli jeden wtedy jedno takie przejście z workiem stanie się dużo bardziej efektywne. Uff, to był duży i dość skomplikowany odcinek. Mam nadzieję, że zrozumienie zawartych w nim wskazówek oszczędzi ci wielu bólów głowy i bolączek. Więc dzięki za dotrwanie aż tutaj. Mam nadzieję, że nie opowiadam tego w zbyt pokręcony sposób. Jeśli nauczyłeś lub nauczyłaś się czegoś z tego odcinka, zostaw łapkę w górę w ramach podziękowania. Jeśli naprawdę chcesz docenić wysiłek, który wkładam w tworzenie tych poradników, zasubskrybuj mój kanał. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to możesz też kliknąć na tą ikonkę dzwonka obok subskrypcji dzięki temu YouTube poinformuje Cię o każdym nowym odcinku, który pojawia się na moim kanale. Jeszcze raz, wielkie dzięki za obejrzenie tego odcinka i za oglądanie mojego poradnika. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!